Święta, święta i po świętach. Trzeba spakować znowu choinkę, wsadzić ją do kartonu, baranki paschalne z cukru trzeba owinąć folią na następny rok. Jedyne co nam zostaje, to po każdych świętach dodatkowe kilogramy, które są wyrzutami sumienia i które widzimy na elektronicznej wadze. I tak wiele osób podchodzi do najważniejszych momentów związanych z naszą wiarą. Nie zastanawiają się, jak można podczas nich się nawrócić, jak treści sprawiają, że stajemy się piękniejszymi ludźmi. I mam wrażenie czasami, że to również odnosi się do spowiedzi świętej. Że czasami możemy do niej podnieść jako do takiego do odhaczenia punktu duchowości, który musi gdzieś tam być, ale niezbyt wpływa na przemianę naszego wnętrza. A szkoda. Dlatego, że Pan Bóg nam tam daje bardzo wiele rozwiązań, które są w stanie nas obudzić, które nas poruszą. Niestety niezbyt poważne podejście do sakramentu pokuty i pojednania widać szczególnie w przygotowaniu do innych sakramentów, na przykład do małżeństwa. Przygotowujący się narzeczeni otrzymują kartki, które muszą dać księdzu, żeby je podpisał. Takich spowiadających się penitentów często księża nazywają kartkowcami, bo oni nie pytają, nie zadają głównego pytania, co dalej, co zrobić, żeby ten sakrament przynosił dalej owoce. Hasłem, kluczem spowiedzi świętej jest nawrócenie. Ono powinno być owocem każdego sakramentu pokuty i pojednania. I powiem szczerze, że Bóg dał mi tę łaskę, że zawsze je przeżywam. Bo nigdy, kiedy odszedłem od kraty konfesjonału, nie pomyślałem sobie, teraz to już będzie gorzej. Zawsze otrzymuję konkretną, solidną porcję nadziei. To, że na pewno będzie lepiej. I kiedyś oczywiście było to zabarwione młodzieńczą pasją i mówiłem sobie, na pewno od tej chwili będzie idealnie. Ale w wyniku różnych zranień, napięć, które już przeżyłem i które zbudowały moje doświadczenie, wiem, że idealnie nie będzie. I chociaż nie unoszę się 3 metry nad ziemią, zawsze jakoś jestem umocniony i jest mi lepiej. I cieszę się, że mogę podejść do tego sakramentu. Moja pokuta i pojednanie wyraża się między innymi w tym, że zawsze w myślach wypowiadam sobie, czego już na pewno nie zrobię, jakich grzechów nie dopuszczę do swojego życia. Oczywiście znowuż nie chodzi tutaj o żaden idealizm, tylko stwierdzam, że pewne towarzystwa, pewne okoliczności zawsze wprowadzają mnie w zło, więc trzeba się od nich oderwać. I tutaj piękną, mądrą intuicją wykazał się ojciec duchowny z mojego seminarium ze Szczecina. I powiedział on nam, klerykom, że nigdy nie powinniśmy iść tam, gdzie nie chcemy pójść w koloradce. Bo jeśli wstydzimy się tego, to znaczy, że to miejsce nie jest dla nas i na pewno nie przysporzy niczego dobrego. Kiedyś bardzo nurtował mnie fragment Ewangelii, który mówił o tym, że gdy zły duch zostanie wypędzony z człowieka, to po jakimś czasie wraca, ale nie sam, tylko z kolegami, jest ich więcej. I wtedy chcą zniszczyć kogoś życie duchowe. I myślałem, o co w tym wszystkim chodzi? Było dla mnie niejasne, ale kiedy zacząłem odmawiać nowenny pompejańskie w różnych intencjach, mogłem tego doświadczyć namacalnie, że w człowieku odbywa się wielka walka w świecie duchowym. Jest on rozrywany, wręcz zniechęcany do spowiedzi świętej, bo kiedy jest on poza tym sakramentem, to wtedy jest w stanie uśpienia i bardzo łatwo nim kontrolować. A znowuż, kiedy klęka u kraty konfesjonału, to wtedy wkłada w swoje ręce konkretną, skuteczną broń i zły się tego boi. Dlatego woli już u początku naszego nowego życia od razu nas zaatakować. Nie wtedy, jak zyskamy doświadczenie. Można to porównać do sytuacji na wojnie, że lepiej zaatakować wroga wtedy, kiedy jeszcze jego wojsko nie jest do końca przeszkolone, kiedy nie ma militarnego doświadczenia, bo wtedy, jak zaatakujemy, będzie nam o wiele łatwiej go pokonać. I płynące z tego wnioski będziemy doświadczać na własnej skórze, że kiedy wyspowiadamy się, to zły będzie na nas denerwowany, bo jesteśmy osobami świętymi. Ten stan uzyskaliśmy dzięki sakramentowi pokuty i pojednania. Od tego momentu zaczyna się nasze nowe życie, dlatego powinniśmy tak naprawdę żyć pełnią życia. Nie jak umarli, tylko jak ci, którzy powstali z grobu, którzy z martwych wstali. I dopiero wtedy tak naprawdę zaczyna się akcja. Więc sakrament pokuty i pojednania nie jest zamknięciem tematu, tylko jest otworzeniem nowego wątku. A najlepiej tego doświadczymy, gdy będziemy żyli typowo po Bożemu. Co to oznacza? Nic innego jak uznanie, że Bóg ma swoją wolę.
I chociaż mówimy Boża wola, to tak naprawdę ona jest najlepszą możliwą dla nas opcją. I biblijna prawda, że Bóg jest miłością, jest naprawdę zobowiązująca. I z niej wynika, że Stwórca ma w swojej garści zarówno nasze życie, jak i funkcjonowanie całego świata. I tego właśnie uczmy się z sakramentu pokuty i pojednania.